Podcast Głowa do Góry. Odcinek pierwszy. Epicki zimowy wyścig Jerzego Kukuczki i Wojciecha Kurtyki na Kazalnicę Mięguszowiecką. Z himalajstami jest ciężka sprawa. Niby to sportowcy, a jakoś nie za bardzo jest jak ocenić, który lepszy. Bliżej im do artystów, bo każdy z nich ma własny styl, ma własne motywacje, a ocena ich dokonań jest zawsze subiektywna. I chociaż bohaterów tej historii można by było rozważać jako najlepszych w dziejach, uczciwiej będzie obu nazywać jednymi z najlepszych. Tak więc bohaterami tej historii są jedni z najlepszych wspinaczy w historii, Jurek Kukuczka i Wojtek Kurtyka. Obaj sławę zdobyli oczywiście w najwyższych górach świata, ale w młodości wspinali się w Tatrach. Ich drogi wiele razy się tam przecinały, zwłaszcza, że byli prawie rówieśnikami. Na pierwszy rzut oka wydawali się nawet podobni, ale różnili się całkowicie. Kurtyka był znany jako górski filozof. Inteligentny, wykształcony i pokierowany życiowo, przynajmniej początkowo, przez ojca, znanego pisarza Henryka Worcela. Kukuczka z kolei urodził się w katowickich Bogucicach w jednopokojowym mieszkaniu i pięcioosobowej robotniczej rodzinie. Dla Wojtka góry były sztuką i medytacją, a Kukuczka był praktycznie jak robot, nastawiony zawsze przede wszystkim na cel, czyli wejście na szczyt. Różnili się tak bardzo, że nawet jedli inaczej. Dla Jurka na przykład fundamentem diety była golonka, natomiast Kurtyka był wegetarianinem, choć świadomym ograniczeń takiego żywienia podczas wypraw w najwyższe góry. Wtedy ku rozbawieniu Jurka wcinał kabanosy Kukuczki, ale jak to ujął sam Kurtyka, duchem zawsze pozostawał wege. Ci dwaj wspinali się też inaczej. Kukuczka braki techniczne nadrabiał nadludzką siłą swoich ramion, natomiast Kurtyka nie musiał, bo braków technicznych zazwyczaj po prostu nie miewał. Łączyła ich tak naprawdę tylko miłość do gór. Splotła ich drogi też 50 lat temu, zimą przełomu lat 1970-71. Wojtek Kurtyka nosił się wtedy z pewnym pomysłem, który postanowił właśnie w tym sezonie zrealizować. Chodziło o pierwsze zimowe przejście Direttissimy Kazalnicy Mięguszowieckiej. Już tłumaczę, o co chodzi. Direttissima to włoskie słowo oznaczające najkrótsza. W języku wspinaczy oznacza trasę prowadzącą właśnie najkrótszą, a więc najczęściej też najbardziej stromą drogą na dany szczyt. Pieszczotliwie zwie się je direttami, a w tamtym czasie były bardzo modnym wyzwaniem wspinaczkowym. Od Bernadette MacDonald w biografii Kurtyki dowiadujemy się, że ta moda trochę Wojtka kręciła. Kurtyka zebrał na to wyzwanie bardzo mocną ekipę, którą stanowili Andrzej Wilusz, Michał Gabriel i Tadeusz Gibiński. Późną zimą 1971 roku cała czwórka melduje się w bazie wypadowej w schronisku nad Morskim Okiem. Tam jednak dowiedzą się czegoś, co wszystko zmieni. A przede wszystkim zmieni ich ambitny plan w całkowicie szalone wyzwanie. Cofnijmy się jednak trochę w tej historii. Bo kiedy Kurtyka snuł swoje wspinaczkowe marzenie i budował swoją legendę na tatrzańskich ścianach w latach 1968-1970, Jerzy Kukuczka bardzo cierpiał. Spędził te lata w wojsku, gdzie możliwości wspinania były ograniczone do minimum. Również na służbie ten okres spędza bliski przyjaciel i stały wspinaczkowy partner Jurka, Piotr Skorupa. Z jednostek przyjaciele ślą do siebie dużo listów, a w grudniu 1969 Skorupa do Kukuczki pisze tak. Wyobraziłem sobie, że leżę pod skałką i odpoczywam po wspinaczce. Obok mnie Bożena, Duśka i ty. Z przyjemnych marzeń wyrywa mnie głos kaprala. Prysły marzenia i wróciła rzeczywistość. Dalej się człowiek musiał męczyć, ćwicząc krok defiladowy. Nawet nie wiesz, z jaką przyjemnością bym się powspinał. Wyhaczyć jakąś piękną dziewiczą drogę, wbijać haki i podawać komendy. Czerwona ściągnij, niebieska luz, a z dołu by dobiegał twój głos. Ściągam. Ostrzec partnera, że hak słabo trzyma, żeby uważał. Wpina się ławeczki, staje się i nagle leci się w dół. Lekkie szarpnięcie oznacza, że drugi hak wytrzymał, a partner nie zawiódł. Jura, gdzie są te czasy, w których mogliśmy się wspinać do woli? Kiedy z mrozu wyciągniemy nasz sprzęt hakowy i przymierzymy do jakiejś pięknej drogi na Kazalnicy? Kazalnica była wspaniałym celem dla najambitniejszych wspinaczy w Tatrach.
Podobno doświadczeni taternicy mieli w zwyczaju sprowadzać na ziemię przechwalających się w schroniskach młodzików pytaniem o to, co zrobili w życiu właśnie na kazalnicy. A jeżeli nawet akurat coś tam skubaniec zrobił, to wykańczało się delikwenta drugim pytaniem o to, co tam zrobił zimą. List, w którym Piotr Skorupa marzył o nowej drodze na kazalnicy, napisany został na ponad rok przed tym, jak swoje wyzwanie podjął Wojtek Kurtyka. Z kolei 3 miesiące przed tym Kukuczka ze Skorupą pojechali razem do Podzamcza pod Katowicami na urodziny innego znanego wspinacza, Walentego Nędzy. Szybko zniknęli jednak z imprezy i noc spędzili na ławeczkach zawieszonych w ścianie w pobliskich skałkach. Nędza twierdził, że to było przygotowanie. Na co? Oczywiście na kazalnicę. 22 marca 1971 roku Jerzy Kukuczka, Piotr Skorupa i Andrzej Bara stają u stóp wymarzonej kazalnicy i rozpoczynają wspinaczkę na słynnej Direttissimie. Kukuczka jest naturalnie liderem tej ekipy i głęboko wierzy, że uporają się z tą trasą w dobę albo maksymalnie półtorej. Bardzo mu na tym zależy, bo to ma być jego prezent na 23 urodziny. Niestety, plany Ślązaków krzyżuje pogoda. Ekipa Jurka musi się wycofać do schroniska. Schroniska, w którym przy stole siedzą właśnie i szykują się na jutrzejszy atak Kurtyka, Wilusz, Gabriel i Gibiński. Atmosfera robi się gęsta i pada jedno pytanie. Kazalnica? Jedno skinienie głowy i rozpoczyna się wyścig. Wojciech Kurtyka był wściekły. Nie miał wątpliwości, że ktoś rozpuścił po środowisku informacje o jego planie i dlatego Kukuczka znalazł się pod kazalnicą dzień wcześniej. Dlatego Wojtek ze swoją krakowską ekipą wyrusza ze schroniska najszybciej jak się da, byle nie dać się wyprzedzić rywalom. Kukuczka też szaleje, bo po pierwszej nieudanej próbie jego zespół potrzebuje odpoczynku i nie może rzucić się od razu w pogoń. Mało tego, krakowiacy korzystają częściowo z ich asekuracji. Kiedy Jurek z kolegami staje wreszcie ponownie pod ścianą, Kurtyka jest już w jej połowie. Ale wyścig trwa. Ślązacy decydują się na wspinaczkę metodą szybkiej trójki, w której jeden się wspina, drugi asekuruje, a trzeci niesie bagaż i podchodzi po zwieszonej linie. Szli w kolejności Kukuczka, Bara, Skorupa. Byli bardzo zdeterminowani. W tym wyścigu jeszcze naprawdę wszystko mogło się zdarzyć. Niestety, zdarzyło się najgorsze. Załamała się pogoda, zerwał się wiatr, zaczął padać śnieg i posypały się pyłowe lawiny. W takich warunkach wspinaczka była prawie niemożliwa, ale dla obu ekip postój w tym momencie był absolutnie wykluczony, więc wspinali się dalej. To zmusiło Kukuczkę do przełknięcia dumy i zawołania do rywali. Hej! Pogoda jest kiepska! Czy moglibyście zrzucić nam linę? Czy moglibyśmy z niej skorzystać? Pomimo rywalizacji, oczywistym było, że Wojtek się zgodził. Koledzy ze Śląska byli w bardzo kiepskiej sytuacji. Po udzieleniu pomocy Kurtyka ruszył jednak dalej. Teraz musiał skoncentrować się na pokonaniu bardzo trudnej płyty w okropnych warunkach. Chwilę potem jednak znów z dołu słyszy krzyk, ale to już nie był krzyk o pomoc. Ten był zupełnie inny. Kurtyka wspomina. Był to jakiś przerażający krzyk. Przenikliwy, niemal zwierzęcy. Potem usłyszałem 2 lub 3 głuche uderzenia. O tym, co to było, Wojtek dowiedział się dopiero następnego dnia. Zdarzenie widział wprawdzie jego partner Tadeusz Gibiński, ale długo nie chciał zdradzić Kurtyce, co się wydarzyło. Dopiero po wspólnym biwaku, na stanowisku zbyt małym, by choćby usiąść, w szalejącej śnieżycy, tuż nad ranem, Teddy powiedział Wojtkowi prawdę. Zginął Piotr Skorupa. Spadł do czarnego stawu. W pamiętniku Kukuczka zapisał. Słyszałem go już dyszącego pod przewieszką. Krzyknąłem, pospiesz się, bo herbata czeka. Za chwilę wysunął się zza skalnego występu, na którym załamywała się lina i właśnie wtedy trzasnęła ławeczka. Po tej tragedii pozostali w ścianie wspinacze byli absolutnie wstrząśnięci. Pierwszy raz zetknęli się ze śmiercią w górach. Niektórzy po raz ostatni, a dla niektórych to był dopiero początek. Ślązacy pod wodzą Kukuczki zawrócili i nie kontynuowali wspinaczki, natomiast dla Kurtyki i jego partnerów na taką decyzję było już za późno, bo byli za wysoko. Zdruzgotani tragedią i zmarznięci potrzebowali jeszcze 2 dni, żeby dotrzeć na wierzchołek. Po zejściu milicja prowadziła śledztwo w sprawie śmierci Piotra. Pytali nawet Jurka, czy ostatnio często się kłócili. Dla Kukuczki to była niewyobrażalna tragedia.
Jego ukochane góry zabrały mu przecież przyjaciela. Po powrocie do Katowic długo nie pojawiał się w siedzibie klubu wysokogórskiego. Zastanawiał się, czy będzie jeszcze w stanie się wspinać. Dramatyczna rozterka. Bo góry ciągną, ale rozsądek mówi: daj sobie spokój. Napisał potem w książce Mój pionowy świat. Mówił niewiele o tym, jak się czuje. W ogóle mówił niewiele. Notował niewiele więcej. To z jego pamiętnika. Piotr Skorupa odpadł. Szkoda, że nie żyje. Dziwne uczucie nieodwracalności. Tyle mieliśmy sobie do powiedzenia i moja wina, że tego nie powiedziałem. Śmierć przyjaciela na pewno wstrząsnęła Kukuczką znacznie bardziej niż dał temu wyraz w zapiskach. Wygląda jednak na to, że już wtedy miał w sobie jakiegoś rodzaju odporność psychiczną na takie zdarzenia. Ona dała o sobie znać w późniejszych latach, kiedy los nie oszczędzał kolejnych wspinaczkowych partnerów Kukuczki. Po serii wypraw pomiędzy 1984 a 86 rokiem, na które Jurek wyruszał zawsze z partnerem, a wracał zawsze samotnie, w środowisku panował strach. Wspinaczka u jego boku była już wtedy wielkim zaszczytem i marzeniem młodych himalajstów, ale i tak wielu mu odmawiało. Jeden z kolegów powiedział mu to wprost: Jurek, nie pójdę z tobą, bo wszyscy ludzie wokół ciebie giną. Tę listę poległych u boku górskiego półboga z Katowic otwiera właśnie Piotr Skorupa. Jego pierwszy wspinaczkowy partner i przyjaciel. Ginie podczas pojedynku pomiędzy ekipami dowodzonymi przez Kukuczkę i Wojtka Kurtykę. Kurtykę, który dla kontrastu przez całą swoją wspaniałą karierę w górach nie stracił ani jednego partnera. Co za tragiczna i złośliwa symbolika, że ta pierwsza tragedia miała miejsce właśnie w takich okolicznościach. Zwłaszcza w kontekście tylu różnic pomiędzy Kurtyką i Kukuczką. Czy ktoś już wtedy mógł przewidywać, że to moment, od którego style i filozofie tych dwóch himalajstów będą zmierzać w tak różnych kierunkach i doprowadzą ich w tak różne miejsca? Kukuczka przecież zapisał się w historii jako drugi zdobywca korony Himalajów, w dodatku dokonując tego dwa razy szybciej niż pierwszy Reinhold Messner. Kurtyka tej korony nigdy nie zdobył, ale za to dokonał kilku najtrudniejszych przejść w historii tego sportu, a co najważniejsze, ciągle żyje. Historia, którą wam opowiedziałem, jest romantyczna, tragiczna, może nawet trochę filmowa. Sam kiedy o niej czytałem, nie mogłem momentami uwierzyć w to, jak cała historia układa się w hollywoodzki scenariusz. To, że Skorupa pisał do Kukuczki o kazalnicy rok wcześniej, to, że obie ekipy spotkały się twarzą w twarz w schronisku, to wszystko wręcz zalatuje taką tandetną sensacją. Ale ta opowieść ma też kilka luk. Nie do końca jasne są na przykład ostateczne okoliczności śmierci Skorupy. Kukuczka pisał w pamiętniku o ławeczce, która nie wytrzymała. Gdzieś indziej przeczytałem z kolei o błędzie przy pracy z węzłami popełnionym przez samego Skorupę. Inne znowu źródło podaje, że pojawiły się innej natury problemy z ławeczką. Podobnie jest z tym, co napisał Kukuczka w swoim pamiętniku. Ja go w ręku nie miałem i to, co podałem wam jako zapisek Jurka, to taka hybryda wersji z dwóch różnych źródeł. Kolejność wydarzeń i ich charakter też różnił się pomiędzy źródłami, a najzabawniejsze ze wszystkiego jest porównanie wersji zdarzeń z dwóch książek. Tej Bernadette MacDonald o Kurtyce oraz tej Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego o Jurku Kukuczce. Obie są dziełami niezależnymi, choć ta o Kurtyce nieco mniej, bo autorka współpracowała ze wspinaczem przy jej tworzeniu, w przeciwieństwie do tej o Kukuczce. Jednak każda z tych książek przedstawia historię tak, jakoby to jej bohater był autorem pomysłu tego przejścia. I to on był w tej sytuacji pokrzywdzonym. Z drugiej jednak strony relacje nawet samych zainteresowanych po tylu latach mają prawo być zniekształcone i różnić się w zależności od perspektywy. Szczerze mówiąc, to ta niepewność, gdzie leży prawda, nadaje tej historii jakiegoś niezwykłego charakteru.